Tragedia przy ulicy Grajewskiej. 15 września w jednej z kamienic doszło do zabójstwa. Oficer dyżurny Ełckiej Komendy został poinformowany przez pracownika Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o zgonie 58-letniego mężczyzny. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że przed śmiercią mężczyzna został pobity. Już kilka godzin od zdarzenia w związku ze sprawą policjanci zatrzymali 31-letnią kobietę i 28-letniego mężczyznę, którzy ukrywali się na terenie gminy Stare Juchy. Kobieta i mężczyzna usłyszeli już zarzuty. Śledczy ustalili, że sprawcy podczas imprezy alkoholowej bili 58-latka, zadając mu uderzenia pięściami oraz niebezpiecznymi przedmiotami po całym ciele, szczególnie w głowę. Ponadto 28-latek zadał mężczyźnie kilka ciosów nożem w klatkę piersiową, które okazały się śmiertelne. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Za pobicie kobiecie grozi kara 8 lat więzienia. Mężczyzna usłyszał zarzuty udziału w pobiciu i zabójstwa, za co kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 25 lat do dożywocia.